Rewanż na stadionie imienia Alfreda Smoczyka może być już tylko formalnością. Może, ale nie musi. Wszystko jest możliwe, tym bardziej, że leszczynianie mogli już uwierzyć, że złoto jest ich. Nie ma co jednak owijać bawełnę i mówić o wielkich szansach Betardu na końcowy sukces. Tym bardziej, cytując Duńczyka Nickiego Pedersena z Unii, który nieco tonuje hura optymistyczne nastawienie kibiców z Leszna. Przez cały sezon byliśmy silnym zespołem, wygrywaliśmy wiele spotkań, ale w finałowej konfrontacji może się wciąż zdarzyć wszystko. Mogą pojawić się nerwy, podkreśla doświadczony żużlowiec. Leszczynianie mogą być rzeczywiście nieco zestresowani, bo po raz pierwszy w historii w dniu meczu w Lesznie nie będzie można kupić biletów na to spotkanie. Wejściówki rozeszły się w ciągu tygodnia, a nabyć można je było w klubowym sklepie i w internecie. Nieoficjalnie mówi się o tym, że Fogo Unia sprzedała w granicach 15-16 tysięcy biletów. Do tego doliczyć się trzeba osoby z sektora gości, a także dziesiątki zaproszonych gości. Na początku tego tygodnia sprzedano ostatnie bilety. Już w sobotę brakowało natomiast wejściówek na najlepsze miejsca w sektorach A, B i na wirażach. Zyski z samej sprzedaży biletów wynieść mogą przeszło 800 tysięcy złotych. Finał w Lesznie rozpocznie się w niedzielę o 19.30. Dolnośląska Federacja Sportu intensywnie pracuje, by oba programy były na Dolnym Śląsku realizowane jak najlepiej. Ma w tym już spore doświadczenie, bo tegoroczne działanie nie jest dla Federacji czymś nowym. Flagowe programy Ministerstwa Sportu i Turystyki finansowane z tych środków i ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Realizujemy je drugi rok w takiej pełnej formie, ale mieliśmy też zaszczyt prowadzić program pilotażowy 2 lata temu na program Umiem Pływać. Na czym te programy polegają? Do kogo są kierowane? Oba te projekty mają na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu. Pierwszy projekt Umiem Pływać ma na celu taką podstawową naukę pływania dzieci w klasach 1-3. Obejmują swoim zakresem 20 godzin lekcyjnych pod okiem instruktora. W tym czasie małe dzieciaki uczą się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dzieci, które kończą zajęcia z nauki pływania, otrzymują pamiątkowe dyplomy, które są drukowane na pływalniach. Bardzo pozytywny odzew i od rodziców, i od dzieci uczestniczących, a także od basenów i od instruktorów. Teraz coś dla starszych, czyli multisport. W tej chwili rozszerzyliśmy grupy, będzie 108 grup, docelowo było 100 grup uczestniczących w multisporcie. Dzieci biorą udział w zajęciach 3 razy w tygodniu, po 90 minut. W tej chwili jest to ponad 1800 dzieci biorących udział w projekcie na całym Dolnym Śląsku. Zaangażowane w projekt są 82 gminy i myślę, że do końca grudnia zostaniemy przy tych liczbach, czyli ponad 1800 dzieci będzie brało udział w multisporcie. Zajęcia są realizowane w 3 blokach tematycznych. Blok pierwszy obejmuje takie sporty jak lekka atletyka, sporty walki, ogólnie takie zajęcia, które powodują zwiększenie koordynacji, zwiększenie wydolności fizycznej. Natomiast drugi blok są to gry zespołowe różnego rodzaju oraz blok trzeci. Są to zajęcia takie charakterystyczne dla danego regionu. Więc jakby każdy region ma tutaj swoje, mogą to być sporty wrotkarskie, sporty alpejskie w zależności od regionu. Projekty cieszą się teraz bardzo dużym zainteresowaniem. Miarą powodzenia tych obu projektów jest ilość zgłoszeń, które mamy, bo w pierwszym roku, w 2014, powiedzmy, ta ilość zgłoszeń była taka na styk. Mniej więcej wszyscy mogli być zaspokojeni, którzy aplikowali, natomiast w tym roku mamy absolutnie dużo więcej zgłoszeń niż możliwości technicznych i finansowych. Szczegóły programów na stronie Ministerstwa i Dolnośląskiej Federacji Sportu. Małgorzata Morsztyn ma wyjątkową umiejętność natychmiastowego rozpoznawania problemów, na które oferuje rozwiązanie. Jej głównym celem jest szkolenie jeźdźców i koni zgodnie ze skalą treningową przy jednoczesnym uwzględnianiu naturalnych potrzeb i możliwości koni. Wieloletnia członkini polskiej kadry, mistrzyni Polski, wielokrotna medalistka i finalistka Pucharu Świata. Także osiągnięć bardzo wiele, można powiedzieć wysoki sport. Natomiast będziemy mieli szansę uczyć się od niej przez 2 dni, 26 i 27 września. Można wziąć udział w szkoleniu jako jeździec bądź jako słuchacz. Najlepiej przyjechać z własnym koniem. Trenowane przez nią konie zachowują naturalny ruch naprzód, wykazują chęć współpracy, a pomiędzy jeźdźcem i koniem występuje harmonijne partnerstwo. Trenuje konie według klasycznej szkoły, według klasycznej skali treningowej, ale nie zapomina tutaj o naturalnych możliwościach konia. Bazuje, ten trening oparty jest w dużej mierze o partnerstwo. No i bardzo, bardzo ważny nurt, o którym często zapominamy, o biomechanikę.
Także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają jakiekolwiek problemy ze swoimi końmi i chcieliby sięgnąć po trochę więcej. Pani Małgosia jest idealną osobą do tego, żeby zaczerpnąć wiedzę. Co zrobić, by wziąć udział w szkoleniu? Ile to kosztuje? Pełne informacje znajdują się zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na naszym profilu na Facebooku. Koszt udziału jako jeździec to jest 550 zł za 2 dni, natomiast jako słuchacz jest to 150 zł. Żeby się zgłosić, wystarczy do nas zadzwonić albo napisać maila, wysłać maila i wówczas informujemy o wszystkim, jakie formalności trzeba dokonać. To nie będzie jedyna wizyta Małgorzaty Morsztyn na wrocławskim torze wyścigów konnych Partenice. To jest to, że właśnie pani Małgosia zgodziła się u nas szkolić, ale taką obietnicę, którą gdzieś tam może troszkę wymusiłam, żeby pani Gosia do nas wracała, żeby to była kontynuacja, żebyśmy mogli tym ludziom, którzy tutaj przychodzą, powiedzę, żeby oni nie zostawali i co dalej. Tak więc nie jest jeszcze ustalona kolejna data, natomiast jak najbardziej pani Małgosia będzie do nas wracać. Pierwsze szkolenie potrwa przez cały najbliższy weekend. Zgłoszenia do imprezy wciąż trwają. Ostatnie wnioski muszą dotrzeć do organizatorów w czwartek. Wtedy dokładnie poznamy listę uczestników zmagań. Do dziś swój start zapowiedziało już ponad 100 zawodników z różnych części Polski. W tym gronie są oczywiście czołowi szpadziści. Warto przyglądać się zawodnikom, bo w akcji zobaczymy pewnie przyszłych reprezentantów naszego kraju na Igrzyska Olimpijskie, seniorskie Mistrzostwa Świata czy Kontynentu. Sobotni turniej odbędzie się z udziałem zawodników do lat 19. Faworytami są przedstawiciele szermierki z Wrocławia, Szczecina, Górnego Śląska i Krakowa. Miejscem zawodów jest dobrze znana wszystkim fanom dyscypliny Hala Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ulicy Chełmońskiego. Oba turnieje, czyli dla pań i panów, odbędą się w sobotę. O godzinie 9 rozpoczną się zmagania w szpadzie mężczyzn, o 10.30 w szpadzie kobiet. Organizatorem zmagań jest kolejarz Wrocław. Włodarze klubu jak zwykle chcą stanąć na wysokości zadania i zapewnić uczestnikom jak najlepsze warunki do walk i pobytu we Wrocławiu. Szermierka niestety nie cieszy się zbyt dużym wsparciem pośród miejskich rajców czy Urzędu Województwa. Organizatorzy więc zwracają się za naszym pośrednictwem z prośbą o wsparcie turnieju do możnych miasta czy regionów.